Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W czasie, gdy światowej sławy naukowcy udowodnili swoimi badaniami naukowymi, że obostrzenia bardziej nam szkodziły niż pomagały i to dużo, dużo bardziej, o czym niedawno był vlog i link do niego znajduje się w pierwszej linii opisu, zapraszam, żeby sobie przypomnieć, Światowa Organizacja Zdrowia najwyraźniej nie przyjmuje wyników tych badań do wiadomości albo też Celowo zamierza szkodzić nam znowu, tylko na globalną skalę, bo tak chyba w kontekście tych niedawno ujawnionych badań naukowych należy zrozumieć, komentować. Fakt, że WHO porozumiało się z Unią Europejską po to, żeby wprowadzić, uwaga, światowe certyfikaty szczepień, wykorzystując infrastrukturę techniczną Unii Europejskiej stworzoną w czasie poprzedniej pandemii. Czyli mówiąc krótko, te obostrzenia, co do których naukowcy stwierdzili, że one nam bardziej szkodziły niż pomagały, i tam używali dość dosadnych słów, i o tym jest. Pierwszej linii opisu. Te obostrzenia oparte były o certyfikaty szczepień. I te certyfikaty szczepień dotyczyły Unii Europejskiej. Tak, były te europejskie paszporty covidowe. No i teraz WHO dogadało się z Unią Europejską i te, ta technologia będzie służyła do wprowadzenia paszportów światowych. No ale nie musicie mi, drodzy państwo, wierzyć na słowo. Posłuchajcie samego szefa WHO. While the emergency phase of the COVID-19 pandemic is now over, investments in digital infrastructure remain an important resource for health systems and for economies and societies at large. Like many countries, the European Union made significant investments in COVID 19 certificates to help people move around as safely as possible during the pandemic. The European Union certification system was used by all 27 EU member states and more than 50 other countries. Building on the success of the EU system, WHO is proud today to launch the Global Digital Health Certification Network. So, thank you so much to the European uh, Union for the excellent certification system that you have transferred to us, and we have the chance to build on it. WHO will begin operations of the network today with the existing COVID 19 certificate as a global public good. Soon after we will expand this infrastructure by incorporating other uses such as a digitized international certificate of vaccination, routine immunization cards and international patient summaries. Mroczne jak cholera. Ja powiem wam szczerze, że zaczynam powoli się zastanawiać w jakim ja świecie żyję i za czy nam mieć coraz więcej skojarzeń z komunizmem i to komunizmem w takim najbardziej ordynarnym i wrednym wydaniu, czyli Stali stalinizmem? takim komunizmem, w którym mówiło się o takich rzeczach na przykład, że jeżeli fakty są sprzeczne z ideologią, to tym gorzej dla faktów. Mówiąc krótko, nauka nie miała znaczenia, fakty nie miały znaczenia, prawda nie miała znaczenia, liczyła się ideologia, która służyła do przepychania określonych rzeczy. Bowiem wyraźnie słyszeliśmy, przypomnę jeszcze raz vlog gdzie powołuje się na konkretne źródła z pierwszej linii opisu, że naukowcy wykazali badaniami naukowymi, nie ja to sobie wymyśliłem, naukowcy badaniami naukowymi, wykazali, że te obostrzenia bardziej nam szkodziły niż pomagały. Więc bardzo, bardzo wyraźna sprawa, należałoby, żeby ci wszyscy ludzie typu właśnie. Pokroju tego WHO, tych zarazowych ekspertów i całej reszty tych ludzi, żeby się pokajali, przeprosili i obiecali, że oni już nigdy więcej coś takiego nie zrobią, a w wersji optimum, żeby może ponieśli jakieś konsekwencje oraz żeby przeprosić tych ludzi, którzy, jak się okazało, mówili sensownie, a którzy zostali za to bardzo brzydko potraktowani. Tymczasem nie dość, że nie będzie żadnego rozliczenia. Nie będzie żadnych przeprosin, to wyraźnie jesteśmy szykowani do powtórki z rozrywki, tylko w wersji takiej, jakby to powiedzieć, na maksa. W takiej wersji, w której em, no możemy mieć problem, żeby za chwilkę sobie poradzić, tak? Że to, co było w tym wszystkim, mam wrażenie, najgorsze. To, co dotyczyło jednakże wyłącznie nas w wersji tej, takiej, jakby to powiedzieć, bardzo lokalnej, bo europejskiej, to teraz będą próbowali robić w wersji globalnej. No i tutaj nie wiem, jak to skomentować, bo no albo jest to działanie nieświadome, albo świadome. Albo WHO jest świadome tych badań, że naukowcy wykazali, że te obostrzenia bardziej szkodziły niż pomagały, albo nie jest świadome. Jeśli nie jest świadome, to jest niekompetentne, bo powinno być świadome. Natomiast jeśli jest świadome i mimo wszystko dąży do wprowadzania globalnych rozwiązań, które okazały się szkodliwe, no to to już jest zbrodnia. I to jest coś potwornie nienormalnego. I żeby nie było, o tych pomysłach można sobie poczytać nawet w mediach głównego nurtu, ale zwykle artykuły te mają bardzo małe zasięgi. Przykład takiego artykułu to portal wnp.pl, yy, który to napisał artykuł na podstawie PAP, czyli Polskiej Agencji. Prasowej tytuł artykułu Unia Europejska. WHO i Komisja Europejska podpisały umowę o wykorzystaniu unijnego systemu cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu ogólnoświatowego. Przeczytajmy może ten artykuł jako źródło, żeby się do niego odnieść. Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia, w skrócie WHO, ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu współpracy partnerskiej w dziedzinie e-zdrowia. W ramach porozumienia WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu o zasięgu ogólnoświatowym. No to już jest mroczne, bo tutaj już wygląda, że te różne. Teorie, które od jakiegoś czasu się tam pojawiały i były mówione, że słuchajcie, tutaj e, takie bardzo okropne rzeczy mogą się udziać, że może być może być no bardzo, bardzo nieciekawie i może być szykowane coś globalnie przez WHO, że WHO w przypadku kolejnej pandemii może próbować właśnie zrobić coś takiego bardzo, bardzo globalnego, tak? No to, że te, te teorie zaczynają być prawdą, no bo skoro WHO chce Zrobić globalny system certyfikatów, no to znaczy, że zamierza mieć jakąś władzę, lub coś podobnego, tak? To, to coś bardzo bym powiedział niebezpiecznego. Czytamy dalej. W czerwcu 2023 roku WHO wykorzystał unijny system certyfik cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu o zasięgu ogólnoświatowym, który ułatwi globalną mobilność i pomoże chronić ludzi na całym świecie przed bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. Wiecie, ja już pamiętam, jak nam te certyfikaty ułatwiały mobilność. Te certyfikaty zarazowe też przecież miały nam ułatwić mobilność. No tak nam ułatwiły tą mobilność, że bez tego certyfikatu no nie można było się poruszać, nie? Albo certyfikat, albo nie wolno było ci wyjechać z kraju. A przypomnę, że były takie pomysły, że bez certyfikatu, że nie opuścisz nawet swojego województwa, powiatu lub gminy. A w przypadkach ekstrema a w niektórych przypadkach i to były już nie tylko pomysły, ale w niektórych krajach to były fakty, że bez certyfikatu nie wyjdziesz z domu. W Austrii zrobili przecież lockdown dla niezaszczepionych. Tak, tyle on dał, taki był skuteczny, że chyba dwa tygodnie później zrobili lockdown dla wszystkich, bo się okazało, że nic nie dał. W Polsce hipokryta Biedroń, który raz mówi, że wszyscy powinni być równi, a za chwilkę mówi, że jednak nie. Dlaczego mówię, że uważa, że, że nie wszyscy powinni być równi? Bo przecież chciał połowę ludzi zamknąć w domach. Ten jego słynny post. Lockdown dla niezaszczepionych natychmiast. A jakby ktoś napisał, lockdown dla biedroniopodobnych natychmiast, no to by poszedł siedzieć natychmiast, bo to by była rzeczywiście zbrodnia segregacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. <grym> Natomiast jak biedroś chciał segregować, to oczywiście nic mu za to się nie stanie. I to jest właśnie chore, bo moim zdaniem w obu przypadkach powinny być, powinny być konsekwencje. Tak? Także to, co było w Austrii, że ludzi bez certyfikatu trzymano w domach niczym kury w klatce, to w Polsce Biedroń i wielu innych też chciało zrobić. Ale w wersji wybiórczej przecież to było również w Polsce. Przecież w Polsce były takie przepisy, że wystarczyło. Że ktoś w Twoim otoczeniu miał pozytywny wynik testu. Nie musiał być chory. Wystarczyło, że miał pozytywny wynik testu, i już ty lądowałeś na tak zwanej, e, tak zwanej kwarantannie. Mówię tak zwanej kwarantannie, no bo w praktyce to bardziej przypominało y, ten. Areszt domowy, skoro tam nawet nie udowodniono, że ktoś był chory, wystarczyło, że miał pozytywny wynik testu. Ale jeśli ktoś był zaszczepiony, to nie. Mimo tego, że badania naukowe wykazały, że zaszczepieni tak samo się zakażają, że chorują i że mogą zarażać. W związku z tym nie było żadnych medycznych i naukowych powodów do różnicowania ludzi zaszczepionych i niezaszczepionych, bo jedni i drudzy mogli się zarazić, mogli przenosić chorobę. Ale z powodów czysto politycznych. Być może po to, żeby napędzić klientele korporacji Pfizer i innym, zdecydowano się na dyskryminację ludzi bez certyfikatu. I człowiek bez certyfikatu w określonej tej sytuacji był zamykany w domu na tak zwanej kwarantannie, a człowiek z certyfikatem mógł wyjść. Także tak nam, tak nam e, pomagały się przemieszczać te certyfikaty. Teraz, raz widać, Minęło półtora roku prawie od wyłączenia tej zarazy, bo się interesujemy wszyscy konfliktem na Ukrainie, zar zarazą mało kto się interesuje. Widać, już doszli do wniosku, że ludzie zapomnieli i walą te same teksty pod tymi samymi tekstami, pod tymi samymi pretekstami, żeby łatwiej się podróżowało. Chcą zrobić globalny system globalny. Ze względu, żeby chronić przed bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. Jest to pierwszy element składowy, budowanej przez WHO, światowej sieci cyfrowych zaświadczeń zdrowotnych, który zostanie wprowadzony wraz z szeroką gamą produktów cyfrowych, służących zapewnieniu lepszej ochrony zdrowia dla wszystkich, poinformowała Komisja Europejska. Przypomnę, że to jest tylko deklaracja tej pani. Nie mamy pojęcia, czy, czy temu to będzie służyć. Na pewno będzie to moim zdaniem służyć dyskryminacji ludzi, którzy nie będą mieli określonych cech. Na przykład, określonego preparatu nie przyjmą lub nie będą mieli określonych badań zrobionych. Inicjatywa ta jest następstwem porozumienia podpisanego 2 grudnia 2022 roku przez komisarzy Unii Europejskiej do spraw zdrowia, Steleu Kyriakides i dyrektora generalnego WHO, przepraszam, nie jestem w stanie wymówić nazwiska tego faceta, w celu zacieśnienia strategicznej współpracy w kwestii związanych z ochroną zdrowia na świecie. Przypomnę, że mówienie tutaj o ochronie zdrowia to jest bardzo poważne nadużycie. Bo jeszcze raz przypomnę, w pierwszej linii opisu macie link do vloga, gdzie się powołuje na twarde dane, jak naukowcy wykazali, że te obostrzenia bardziej szkodziły niż pomagały, więc jak można mówić o ochronie zdrowia, jeśli to zdrowie w wyniku tych działań no nie było chronione, a wręcz przeciwnie. Partnerstwo to będzie obejmować ścisłą współpracę w rozwijaniu systemu WHO, zarządzaniu nim i jego wdrażaniu z wykorzystaniem obszernej wiedzy technicznej Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Pierwszym krokiem jest zapewnienie dalszego skutecznego funkcjonowania obecnie istniejących zaświadczeń cyfrowych, podała Komisja Europejska. Pamiętacie, jak mówiłem, że infrastruktura covidowa zostanie, że zwracałem uwagę, że jest to trochę podejrzane i, że, i mówiłem, że um, covid kiedyś minie, ale infrastruktura zostanie, i będzie wykorzystana do czegoś innego. zwracam uwagę, że zarówno hardware do tych paszportów i tak dalej nie został zlikwidowany, a software zawsze może być tak przerobiony, żeby sprawdzał inne cechy. Oprócz cechy posiada paszport zarazowy, nie posiada paszportu zarazowego, żeby można było sprawdzać inne cechy. Na przykład posiada inny preparat, nie posiada innego preparatu. Jednym z elementów działań Unii Europejskiej przeciwko pandemii COVID-19 były cyfrowe zaświadczenia COVID. Unia Europejska ustanowiła interoperacyjne certyfikaty COVID-19, zwane także jako unijne cyfrowe zaświadczenia. COVID. Dzięki wykorzystaniu technologii i standardów Open Source możliwe było również włączenie do systemu państw spoza Unii Europejskiej, które wydają certyfikaty zgodne ze specyfikacjami unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, co sprawiło, że stały się one najpowszechniejszym rozwiązaniem na świecie. W ramach partnerstwa wprowadzone będą prace nad Etapowym rozwojem technicznym systemu WHO w celu wdrożenia dodatkowych form jego zastosowania, na przykład cyfryzacji Międzynarodowego Świadectwa Szczepień lub Profilaktyki. Z Brukseli Łukasz Osiński PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, drodzy Państwo. To tyle. Mnie po prostu przechodzą ciary ze strachu. Trzymajcie się do zobaczenia.